podobały. Ja mam taki zwyczaj, że spośród kartek świątecznych i życzeń, które otrzymuję, a jest ich pewno 500-600 każdego roku, wybieram jedną, która w danym roku mi się najbardziej podoba. I życzenia z tej kartki z reguły przekazuję wszystkim tym, do których idę na wigilijne spotkania. Ale nim to zrobię jeszcze, to podzielę się taką refleksją sprzed, no powiedzmy, 5 minut. Otóż spotkałem tu panią Emilię Krakowską i tak się zaczynam zastanawiać, jak to było, kiedy oglądałem chłopów. Przecież pani Emilio, pani się w ogóle nie zmieniła. Znaczy, to pokazuje, że tylko aktywność powoduje, że jesteśmy ciągle młodzi. Także wszystkim, którzy tu są i są aktywni, życzę w dalszym ciągu tej aktywności. A teraz państwo pozwólcie, że przekażę te życzenia, które tak naprawdę usłyszałem na też dużym spotkaniu wigilijnym wśród Amazonek. One zostały przekazane przez panią Kazimierę Lisy i ja sobie pozwoliłem od niej te życzenia wypożyczyć, a państwu je postaram się przekazać. W naszej ziemskiej podróży do stacji przeznaczenia jest co roku przystanek pod znakiem Bożego Narodzenia. Dzięki tej przerwie w podróży, dzięki tej chwili wytchnienia możemy rozejrzeć się wokół. Jest moment na przemyślenia. Jest to czas na chwilę zadumy, okazja na tryumf szczerości. Można kogoś przeprosić, przekazać wyrazy wdzięczności, a jeśli przy tej okazji łza z twego oka wypłynie, to się jej nie wstydź, nie skrywaj, miłość z tego słynie.